Piąty powód, dla którego nie jestem adwentystą dnia siódmego. I tym powodem jest ich twierdzenie na temat rzekomego unicestwienia złych. To jest piąty powód, dla którego nie jestem adwentystą dnia siódmego. Adwentyst dnia siódmego naucza, że niezbawieni zostaną spaleni w jeziorze ognia. Teoria, i tutaj zacytuję ich książkę pod tytułem Wielki Bój, Great Controversy. Teoria wiecznych mąk jest jedną z fałszywych doktryn, które stanowią wino obrzydliwości Babilonu. Nie będzie wtedy żadnych zagubionych dusz, które mogłyby bluźnić Bogu, gdy będą wiły się w niekończących się mękach. Żadne nędzne istoty w piekle nie będą mieszać swoich wrzasków z pieśniami zbawionych. Tak napisała Ellen White w Wielkim Boju. I to jest jądro nauczania adwentyzmu dnia siódmego. Twierdzą, że wiecznych mąk złych nie da się pogodzić z Bożą miłością i miłosierdziem. I kolejny cytat, też z Wielkiego Boju, Ellen White. Jakże odrażająca dla każdego uczucia miłości i miłosierdzia, a nawet dla naszego poczucia sprawiedliwości, jest doktryna, że źli zmarli są dręczeni ogniem i siarką w wiecznie płonącym piekle. Co mówi Biblia? Oczywiście ten pogląd adwentystyczny jest kompletnie bzdurny. Co mówi Biblia? Biblia naucza, po pierwsze, że niezbawieni będą znosić wieczne, świadome męki. Na przykład Mateusza 25 rozdział, 46 werset. Mateusz 25, 46. I pójdą ci na mękę wieczną, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Objawienie 14, 10, 11. Objawienie, 14 rozdział, werset 10, 11. Ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego. I będzie męczony w ogniu i siarce przed aniołami świętymi i przed barankiem. I dym ich męki występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy oddają pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi jego, jeśli kto bierze znamię imienia jego. Tak na marginesie, jeśli ktoś chciałby otrzymać bezpłatnie, to jest taka broszura dostępna 739089088. Należy wysłać SMS-a lub napisać na adres pocztowy CMS Chrześcijańska Misja, skrytka pocztowa 328, Wrocław 2 50 950. Kolejne miejsce z Nowego Testamentu to jest Objawienie, 20 rozdział, werset 10. I diabeł, który ich zwodził, wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie dzikie zwierzę i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. I widziałem tron wielki biały i siedzącego na nim, od oblicza którego uciekła ziemia i niebo i nie znalazło się miejsca dla nich. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem i księgi zostały otwarte i inna księga została otwarta, która jest księgą życia. I sądzeni byli umarli stosownie do tego, co napisano było w księgach według uczynków swoich. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, i śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste, to jest druga śmierć.
I jeśli kto nie był zapisany w Księdze Życia, wrzucony był w jezioro ogniste. Czytam z Nowego Testamentu, wydanego przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Trzy razy w Ewangelii Marka, 9 rozdział, Chrystus mówił o piekle jako ogniu, który nigdy nie zostaje ugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Możemy to przeczytać, Ewangelia Marka, 9 rozdział, 43 werset. Jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, lepiej jest tobie ułomnym wnieść do żywota, niżeli dwie ręce mając iść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Jeśli cię noga twoja gorszy, odetnij ją, lepiej tobie jest chromym wnieść do żywota, niżeli dwie nogi mając być wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Jeśli cię oko twoje gorszy wyłupie, lepiej tobie jedno okiem wnieść do Królestwa Bożego, niżeli dwoje oczu mając być wrzuconym w ogień piekielny, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. To jest język wiecznego, niekończącego się cierpienia. Odwrotnie niż Pismo Święte, adwentyści twierdzą, że choć ogień jest wieczny, to kara nie. Jest to interpretacja niemożliwa, ponieważ Chrystus nauczał, że kara dla niezbawionych będzie gorsza niż gwałtowne zniszczenie lub utrata istnienia. Marka 9,42. A kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, daleko lepiej by mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i w morze go wrzucono. Ostrzega, że byłoby lepiej dla złych, aby zawiesić kamień młyński na szyi i być wrzuconym do morza, niż znosić sąd Boży. Lepiej by ci było, gdybyś się nigdy nie urodził, jeżeli nie wierzysz w Pana Jezusa i taki niepojednany z Bogiem umrzesz. W następnym wersecie po Marka 9,42, czyli 9,43, Jezus zaczął opisywać okropności piekła. Innymi słowy, piekło będzie gorsze niż jakiekolwiek gwałtowne zniszczenie. Cierpienie jest wieczne w czasie trwania. W Mateusza 26,24 czytamy. Mateusza 26,24. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak napisano o Nim, ale biada człowiekowi temu, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Dobrze by mu było, gdyby się był nie narodził człowiek ten. Pan powiedział, że kara Judasza będzie gorsza niż utrata istnienia. Dobrze by było dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Doktryna o wiecznych mękach może być dla nas trudna do zrozumienia, ale Bóg ją objawił, a naszą rolą jest przyjęcie jej przez wiarę i głoszenie o niej każdemu. Piekło jest miejscem ognia i jest miejscem, gdzie cierpienie jest wieczne. Te fragmenty Pisma Świętego powinny być głośnym ostrzeżeniem dla każdego człowieka, każdego mężczyzny, każdej kobiety, każdego dziecka, że życie nie jest grą. Zbawienie nie jest rzeczą, z którą można zwlekać nawet przez godzinę. Nie należy tracić czasu na szukanie bezpieczeństwa w Zbawicielu, którego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Trzeba od razu uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i być zbawionym raz na zawsze. Żaden wysiłek nie powinien być oszczędzony w dotarciu do zagubionych dusz dla Chrystusa, żeby je zdobyć dla Chrystusa. Piekielne męki trwają tak samo długo, jak szczęście i błogość w niebie. Drugi argument mówi o tym, że miłosierdzie Boże nie wymazuje Jego świętej sprawiedliwości, czyli miłosierdzie Boże nie wymazuje Bożej świętej sprawiedliwości.
Sprawiedliwość Boża została zaspokojona w zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności Pan Jezus był uczyniony grzechem w miejsce człowieka zbawionego. Sprawiedliwość Boża została zaspokojona w zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa, ale ci, którzy odrzucają Jego wielkie zbawienie, muszą cierpieć za swoje własne grzechy. Bóg dał swojego Syna, aby umarł na krzyżu, aby odkupić ludzi z ich grzechów. Poprzez to zadośćuczynienie święta sprawiedliwość Boga została zaspokojona, bo tak mówi nam Słowo Boże. Izajasza 53:11. Izajasza 53 rozdział, werset 11. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie, znajomością swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. I jest to powiedziane wyraźnie, że poprzez to zadośćuczynienie święta sprawiedliwość Boga została zaspokojona, a On oferuje pełne przebaczenie i życie wieczne każdemu grzesznikowi, który odpowiada w wierze w Chrystusa, uwierzywszy Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ci, którzy odrzucają cierpienie Zbawiciela, muszą cierpieć za swój własny grzech. Adwentyzm, fałszywy nurt religijny, o którym tu mówimy, twierdzi, że Bóg byłby niesprawiedliwy, gdyby kazał odrzucającym Chrystusa wiecznie cierpieć za swoje grzechy, ale kimże jesteśmy, aby kwestionować Bożą sprawiedliwość?